Podcast seryjny. Dzień dobry, Jakub Demiańczuk. Witam w kolejnym odcinku podcastu seryjnego. Trochę wyprzedzamy Dzień Dziecka, bo dzisiaj porozmawiamy o serialach animowanych. A być może wcale to nie chodzi o Dzień Dziecka, bo będzie mowa o serialach, czy też przede wszystkim o jednym serialu, który oglądali, którym ekscytowali się głównie widzowie dorośli. A w studiu jest ze mną. Szymon Holzmann, krytyki i wydawca komiksowy. Cześć. Dzień dobry. A porozmawiamy o serialu Samurai Jack, który trafił niedawno w całości pięć sezonów do serwisu HBO Max. Jest to po raz pierwszy serial dostępny w serwisach streamingowych w Polsce w całości. No, on był oczywiście przed laty nadawany na kanale Cartoon Network, na którym Wielu z nas się wychowało, wielu widzów i widzek z naszego pokolenia. No i od razu zaznaczmy, nie byliśmy dziećmi, gdy zaczęliśmy oglądać Cartoon Network. Ja przyznaję, że miałem taki przewóz, gdy zacząłem robić sobie powtórkę z tego samuraja Jacka, że, że chyba w liceum go oglądałem, ale okazało się to absolutną nieprawdą, ponieważ pierwsze odcinki w Stanach. Nie sprawdzałem, jak, jak to miało miejsce w Polsce, ale pierwsze odcinki w Stanach miały premierę w 2001 roku. Zdecydowanie nie byłem już wtedy w liceum, a pamiętam ekscytację tym serialem, jakbym był e, małolatem, który odkrywa e, dla siebie jakieś fantastyczne kreskówki. Oczywiście o tym, co, co stoi za Samurajem Jackiem i dlaczego on był tak popularny i tak ciekawy, to za chwilę porozmawiamy, ale chciałem cię zapytać, jak było z tobą, czy pamiętasz taki e, zachwyt? Samuraj, a może w ogóle go nie miałeś? No, czyli mówimy z okazji Dnia Dorosłego Dziecka. Rozmawiamy. E, Bo tak. ja mam wrażenie nieodparte, że. No właśnie, że ten samuraj Jack jest kultowy i wielbiony w kręgach, które spotkały się z nim już jako osoby dorosłe. Nie znam dzieci, które jarałyby się tym serialem w podobnym stopniu. Ja pamiętam to taką myśl, która towarzyszyła mi oglądaniu Samuraja Jacka, ale nie tylko, bo w ogóle tej, tej, tego, tej oferty Cartoon Network, bo to był i Johnny Bravo, i, i Laboratorium Dextera, nawet atomówki, że oglądałem to, to był takie trochę właśnie w wieku już no, młodzieńczym, bo to okres studiów był, jako trochę guilty pleasure i myślałem sobie, kurczę, dlaczego... Myśmy nie mieli takich kreskówek za dzieciaka, bo wtedy na pewno właśnie ja robiłbym się bardziej. Ale właśnie ten Samurai Jack, wydaje mi się, trochę wymyka się temu i on nie jest w tej samej kategorii, co, co te tytuły przed chwilą przeze mnie wymienione, mimo że autor. Jenny Tartakowski pracował i przy Dexterze, i przy atomówkach. I przy dwóch głupich psach jeszcze wcześniej. I przy dwóch głupich tak. psach, też kultowa kreskówka. Natomiast myślę, że, tak, tak zakładam sobie, że, że tworząc Samuraja Jacka przy mu myśl, że właśnie zrobimy coś, co tak naprawdę da frajdę dorosłym. Myślał o sobie wtedy i, i swojej ekipie, która była zmęczona realizacją wieloletnią Dextera i atomówek, i chcieli trochę uciec od tej i estetyki, i właśnie atmosfery pewnej wizualnej i, i fabularnej, i zrobić coś, co będzie dla filmoznawczych geeków. Ten film, kurczę jest. Dlatego tak się nim zachwycali krytycy filmowi, dlatego dostawał mnóstwo nagród, bo on jest po prostu mokrym snem, animowanym filmowego gika, który zanurzony jest w stare kino i starą popkulturę lat 60. 70. 80. już mniej. Tam po prostu. Ja myślę, że nie spotkałem się z taką wypowiedzią Quentina Tarantino, ale jestem przekonany, że Quentin Tarantino, jeśli widział Samuraja Jacka, to musiał się w nim zakochać. Ja wręcz mam taką teorię, że on nie mówił o tym głośno, ponieważ... Dwa... Dwa i trzy lata po samuraju Jacku zadebiutował pierwsza Kid i Bi druga część Kidbila, którą jak się ogląda te wszystkie cięcia montażowe, sceny walk i tak dalej, no to ja przed oczami. Mam samuraja Jacka, zrealizowanego wcześniej. I kiedy Samuraj Jack, ta pierwsza, pierwsze cztery sezony się kończyły, to tak naprawdę Kill Bill zyskiwał na wchodził do kini i zyskiwał sławę. Aczkolwiek oczywiście oni można, że tak powiem, też założyć, że po prostu oglądali jako młodzieńcy to samo. Czyli film Kino Kung Fu z lat 70. z Black Exploitation. I całą tą spuściznę, właśnie amerykańskiej popkultury lat 60-70. Czy, czy serial Kung Fu z Davidem Karadinem? Przecież to też są lata 70. -ty. Tak jest. Plus... Na który się bezpośrednio powołują obaj. Tak. E, w rozmaitych wywiadach i, i Jenny, i, i Quentin e, mówią, jak wielką inspiracją ten serial z Karadinem był. E, do tego jeszcze dochodzą jakieś inspiracje mangowe, czyli Samotne Wilki Szczenie, plus parę innych rzeczy. Które w Stanach już wtedy wychodziły. U nas chyba zresztą też był, ale to, to akurat nie ma znaczenia. No nie, nie ta, ta, ta jakby oprócz tej filmowej całej nitki inspiracji, bardzo wyrazistych. S są oczywiście też inspiracje komiksowe, również bardzo wyraźne. Choćby Ronin Franka Millera, rzecz z, z tych Millerowskich mniej znana, ale jednak wtedy gdzieś w takich kręgach właśnie miłośników komiksu mocna i, i bardzo wyrazista, bo, bo tak jak samuraj Jack trafia... Chyba nie będę tu spojlował, w drugim odcinku, właśnie do futurystycznego świata, gdzie jest no, samurajem z, z epoki i się musi odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. No tak podobnym, no, po, podobnym założeniem opiera się właśnie Ronin Millera, Samuraj w świecie przyszłości, Dark Future, zniszczona, zniszczona Ziemia. Więc te podobieństwa są bardzo wyraziste tutaj zaryzykuję stwierdzenie, że tego samuraja, który tak jak wspomniałeś pierwsze cztery sezony to jest początek XXI wieku to były lata 2001-2004 on później wrócił z piątym finałowym sezonem w 2017 roku już w kanale Adult Swim o ile pamiętam ale tego samuraja czeka do dzisiaj czuć w popkulturze, to znaczy po pierwsze może sobie tutaj idealizuje, ale jego echa są widoczne w Mandalurianinie. Znowu to są te same inspiracje, zwłaszcza mangowe, a, ale myślę, że yy, myślę, że twórcy tego serialu Samuraja też gdzieś tam oglądali te 20 lat temu. No i widać go yy, w nowej ekranizacji, czy też pierwszej ekranizacji, u Sakiego Yojimbo, czyli Króliku Samuraju, który jest dostępny na Netflixie, który więcej zawdzięcza yy, jako fabuła Samurajowi niż komiksom Stana Sakajego, Oczywiście ani do jednych, ani, ani do komiksu Sakajego, ani do Samurai Jacka ta animacja się nie umywa, ale tak mi się wydaje, że ten Samurai Jack jest cały czas obecny. Zresztą Tartakowski później po tych pierwszych sezonach Jacka mocno wszedł w to kino, znaczy w te animacje dla dorosłych, bo tam przecież były bardzo fajne i nowatorskie w kontekście Gwiezdnych Wojen, Wojny Klonów. Z krótkich takich, tam były chyba 8 czy siedmiu minutowe epizody. Był serial Primal, który był już zdecydowanie serialem dla, dla widzów dorosłych. A po drodze sobie robił już pełnometrażowe animacje, Hotel Transylwania. Jakby tutaj wracając do tych korzeni. Animacji dla dzieci, natomiast to wciąż są, są filmy, które są takie nasycone aluzjami, cytatami z popkultury czytelnymi dla dorosłych no, widzów. No, bo można powiedzieć, że, że ten Samurai Jack to jest taki postmodernizm w zasadzie z Sevres, który jest tak nasiąknięty inspiracjami, aluzjami, tak jest w nim mnóstwo właśnie pastiszu i tego podejścia charakterystycznego dla przełomu wieków właśnie, żeby do kotła wrzucić... Setki, jeśli nie tysiące znanych motywów archetypicznych wręcz z kultury. Od kultury dawnej, religii, tradycji,